Atomy węgla w krysztale grafitu są ułożone warstwami. Każdy atom węgla w danej warstwie jest połączony z trzema innymi atomami mocnym wiązaniem kowalencyjnym. Poszczególne warstwy są oddalone od siebie, słabiej ze sobą związane. Z tego powodu grafit jest miękki i łatwo się łupie na cienkie warstwy. Podczas rysowania ołówkiem z grafitu odrywają się warstwy tej substancji i przylegają do papieru.